Małgosiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Rozmawiamy przy okazji wystawy o ironii w Wozowni, w Toruniu. I jest to wystawa, która pokazuje sztukę kobiet z perspektywy ironii. Ironia jest takim pojęciem, ironia, komedia, śmiech, żarty, takie pojęcie, które nie do końca pasuje mi do Twojej sztuki. Zatem bardzo się ucieszyłam, jak zgodziłaś się, żeby powiedzieć, co Ty myślisz o ironii jako strategii i działania, i interpretacji, bo wydaje mi się, że wtedy nam różne takie krytyczne momenty się pojawią, że rozbierzemy to pojęcie w jakiś ciekawy sposób. No więc jak powiem ironia w sztuce, to co ci przychodzi do głowy? Zadzwoniłaś do mnie wczoraj, to od razu wyświetliły mi się trzy przykłady, które ilustrują moje doświadczenie ironii. Jako artystki, ale też jako obywatelki czy uczestniczki życia społecznego, obserwatorki. Ponieważ nie jestem badaczką ironii tak jak ty, bo ty robisz to w swoich badaniach akademickich, ale doświadczam ironii na różnych poziomach. I wczoraj rozmawiałyśmy o tym aspekcie różnicy pomiędzy ironią mężczyzn i ironią kobiet, jakbym troszeczkę inaczej przeprowadziła tę linię. I być może te trzy przykłady, które podam, w jakiś sposób wyświetlą moje rozumienie ironii i moje doświadczenie ironii. I pierwszy przykład, on jest trochę taki ad hoc, prawdę mówiąc, ponieważ ostatnio, ze względu na moje badania, które dotyczą ciała i które dotyczą rozumienia cielesności, nienormatywnej, ale uwzględniając cielesność chorą, cielesność z doświadczeniem niepełnosprawności, cielesność, która wykracza poza wizję ciała idealnego, zdrowego, szczupłego, oglądałam serię. I seria nosi tytuł Fat Friends, nie wiem, czy to widziałaś. Nie. Jest to seria zrobiona między 2000 a 2005 rokiem, czyli ma prawie 20 lat. I być może wiele wątków, które są poruszone w tej serii, zostały już zrewidowane, język został zmieniony w pewnym sensie, albo pewna krytyka została przeprowadzona, już dekonstrukcja pewnych wątków. Ale myślę, że wiele z tych wątków jednak pozostaje bardzo aktualnych, w tym wątki ironiczne, a dokładnie samoironiczne, ponieważ ta seria opowiada o przyjaciołach, którzy są otyłymi. To grupa przyjaciół, którzy mierzą się z tym doświadczeniem otyłości, są związani z pewnym klubem, którym mogą kontrolować swoją pracę nad otyłością, z otyłością, z redukcją otyłości, i też każdy z nich ma inne powody, by to robić, co też jest bardzo ciekawe do rozróżnienia pomiędzy mężczyznami a kobietami w tej kwestii. Ale bardzo ciekawym mechanizmem tam jest mechanizm ironii poruszony przez Ki Marlowe, która jest reżyserką i scenarzystką tej serii. I teraz ta linia, o której mówiłam, którą bym przeprowadziła na podstawie obserwacji tylko tego serialu, przeprowadziłabym pomiędzy doświadczeniem, jakimś doświadczeniem, a społecznym odbiorem tego doświadczenia, czyli coś, jak jest widziane z zewnątrz. Ta seria doskonale ilustruje ironizowanie na temat własnego doświadczenia otyłości, czyli jakiegoś doświadczenia. To może być doświadczenie też przykład choroby, albo doświadczenie, to może być gorzkie doświadczenie, tak? Ale też ironii, która jest tworzona poprzez odbiór społeczny tego doświadczenia. Czyli jak inaczej mówimy, jakiego języka używamy, mówiąc o doświadczeniu otyłości innych, a jakiego Wobec siebie. języka wobec siebie. Czyli ironicznie jesteśmy autoironiczni, Jesteśmy autoironiczni i ale jest to staramy się być nieironiczni wobec innego doświadczenia. Czyli właśnie ten film ukazuje, jakie są rozróżnienia pomiędzy samą ironią. Cambridge Dictionary świetnie definiuje ją jako celową kpinę, która wynika z pewnego zaskakującego połączenia pomiędzy zwykle takimi ścierającymi się naczyniami. znaczeniami, doświadczeniami, faktami, słowami, które wydają się na pierwszy rzut oka oczywiste, czyli pewną prawdą społeczną na przykład. Natomiast w tym filmie ironia jest pokazana zarówno z takiej właśnie gorzkiej strony, czyli ona ma dwa oblicze, jak i ze strony zabawy. Dlatego, że osoby z doświadczeniem otyłości są w stanie wykorzystać mechanizm ironii do tego, żeby zdystansować się do swojego ciała, żeby prześmiać je.
Tak, jako żeby obrona jakby. jako tak, jako Strategia obrony. wentyl, jako strategię obronną, jako wentyl. Natomiast ironia używana w stosunku do nich przez otoczenie ma już zupełnie inny wymiar, Tak, ale to bo oni. jest przemocowa, Tak, bo jest, bo używa innego języka, jest dystansująca, jest jest dystansująca porządująca. też w inny sposób. I to jest jakby pierwszy ten taki przykład rozróżnienia pomiędzy różnymi formami ironii, doświadczeniami, czytaniem, które wydało mi się szalenie ciekawe. To jest bardzo super, jak to, o czym mówisz, bo to trochę pokazuje to, co ja powtarzam, że żeby rozpoznać ironię i jakby czuć się dobrze w tej ironii, trzeba być uczestnikiem tego samego języka. Czyli Tak. ty w jakiś sposób fajnie to pokazuje, że o ile jesteś jednym z nas, prawda? Jest cieleśnie, jesteś do nas podobny, możesz uczestniczyć w tym języku ironii i nie czuć się obrażony, prawda? Ale jeżeli jesteś poza, no to już się pojawia przemoc. Chociaż można mieć przyzwolenie użycia ironii w sposób zabawny, albo Nawet nie wytworzyć, uczestnicząc w tej nawet nie grupie. uczestnicząc w tej grupie, albo po prostu tworzyć sytuacje nieofensywne w stosunku do, albo wypowiedzi nieofensywne, bo przecież język jest strasznie miękki, on jest plastyczny, można używać go w sposób nieofensywny, Tak. również tworząc Tak, tylko że ironię. rozpoznanie tego, nie? W momencie, o ile Tak. nie jesteś uczestnikiem tego języka, to rozpoznanie, Te no, kwoty są albo inne. tak, bo to jednak część i kody są inne i te konteksty są Konteksty inne, są inne. że dla kogoś może to być świetna zabawa i żart, a dla kogoś opresywna. Znaczy warunek przynależności Jest istotny. jednak jest bardzo istotny. I też ta funkcja ironii jako tego wentyla, który pewne napięcia rozładowuje. Bo ja widzę w tej serii, która jest też w takim charakterze bardzo realistycznego filmu zrobiona, czyli jakby ta rzeczywistość w latach 2000 Leeds jest bardzo adekwatnie oddana z różnego rodzaju problemami, które wtedy dotykały społeczeństwo, ale też w bardzo zniuansowany sposób jest pokazane samo podejście do otyłości i doświadczenia własnego ciała. Ale to, co chciałam powiedzieć, to ta wariatywność tych dwóch podejść do ironii, nawet w samej tej grupie, tak? Troszkę, kto może z ciebie żartować? Tak. Jak mogę użyć tego mechanizmu, żeby właśnie ten ciężar przenieść gdzie indziej? I zauważyłam, że te bohaterki, bo głównie bohaterki, kobiety są bohaterkami tego filmu, chociaż są też i mężczyźni, ale one, to jest bardzo ciekawe, one się śmieją, ale nie śmieją się z siebie nawzajem, tylko śmieją się z siebie tam. Tak, i trochę tego doświadczenia, prawda? To właśnie ta kategoria doświadczenia, którą tutaj przywołałaś, jest strasznie ważna, bo jeżeli masz warunek uczestniczenia i rozumienia tego doświadczenia, to mówienie o tym doświadczeniu ironiczne jest też, masz to przyzwolenie, Tak, prawda? tak. Możesz się z No tego właśnie, śmiać. a osoba z otoczenia nie tylko nie ma tego przyzwolenia, ale ona wykorzystuje, o ile w tym pierwszym przypadku w tej grupie ironia jest używana jako właśnie ten wentyl, to żeby rozładować napięcie, to w tym otoczeniu jest wykorzystywana jako ciężar do wytwarzania napięcia. Tak. No Czyli i to jakby oceny też. oceny, to jest jakby taki szerszy kontekst. No ale to jest jakby taka pierwsza moja Super, intuicja, świetnie. która To mamy, to jest pierwsze pierwszy. mamy zobaczyć serial Seria jest świetna, bardzo ją. i świetnie, bo to on jednocześnie od razu pokazuje, że ironia też buduje pewną rodzaju normy. I o ile jest, i może być rozpoznawana, o ile mamy pewną normatywność języka, nie? Znaczy mamy jedno znaczenie, które jest, nam, jest rozpoznawalne i o ile jest jakieś drugie znaczenie i pojawia się ten no właśnie ironiczny dystans między tymi znaczeniami, wtedy ironia się pojawia. Ale tak samo ona się pojawia cieleśnie też. I o ile mamy normatywne ciało, gdzieś tam się od razu pojawia normalne, normatywne ciało, to wtedy, kiedy pojawia się właśnie ciało nienormatywne, no to tutaj mamy ten dystans, w którym ironia ma szansę być albo tym wentylem, albo przemocą. Super.
Drugi. Drugi przykład. Wiesz, przyszła mi do głowy taka figura, która jest figurą retoryczną, ironia losu. A, super. Bardzo mnie to zainteresowało w kontekście sytuacji artystek i artystów. I jeżeli pytasz mnie o ironię w sztuce, to była pierwsza moja intuicja, ponieważ artyści są grupą, która jest na froncie pewnych reprezentacji kulturowych swojego kraju albo regionu, na linii frontu kapitału symbolicznego, powiedziałabym. Ona tworzy ten kapitał Tak. symboliczny. No, język tworzy. Język, tak, wizualny język, jakby tej reprezentacji kulturowej i tak Nazywa doświadczenia, nie? dalej. Tak. Też tak. Natomiast jest zupełnie z tyłu, jeśli chodzi o kapitał ekonomiczny. Czyli grupa ludzi, która jest najczęściej mega utalentowana, którzy są odpowiedzialni za kształt kultury, języka, spuścizny związanej z regionem, z którego pochodzą, jest zepchnięta na marginesy tej samej kultury, którą tworzą, ponieważ na każdym etapie swojej twórczości, swojej działalności, swojej aktywności artystycznej muszą dowodzić swojego talentu. Muszą dowodzić swojej aktywności, tego, jacy są świetni, muszą się uwidaczniać, muszą walczyć o tę widoczność i muszą walczyć o prozę życia, tak? Tak, O tak, tak. utrzymanie się, Funding, o fundusz, o panie, fundusze i o dofinansowanie, ale muszą walczyć na przykład o swoje własne ubezpieczenie, o swoją tak, przyszłość i tak. tak No, dalej. Więc prekaratywność tego świata prekaratywność jest świata, niesamowita. tak. Więc myślę, że jeden z ważniejszych obrazów ironii, jaki mi się pojawił po tej rozmowie z tobą, Niesamowita, tak. to była moja też własna sytuacja, tak? Jako artystki, która cały czas dowodzi, która cały czas musi nadążyć za tym rytmem, za tym takim okrucieństwem systemu, który wypycha mnie jak spokojnego, zrównoważonego procesu twórczego, w takim pędzie udowadniania różnych rzeczy, zdobywania funduszy i zabezpieczania siebie cały czas. Bo wtedy ironia losu, jakby ją tak zdefiniować, jest absolutnym nieprzystawalnością tego, co myślimy, a jaka jest rzeczywistość. Bo I też co robimy, tak? W w naszej przypadku artystów, to aktywności. właściwie artystów spotykamy w galeriach, prawda? Przez jakieś tak metonimicznie, przez ich sztukę, spotykamy w galeriach, czyli już w jakiś sposób luksusowy, Tak. nie? I wydaje i przenosimy tą luksusową sytuację, która jest bardzo często mijająca, prawda? Taka efemeryczna. Na chwilę mamy luksus bycia w galerii, przenosimy jako symbol właściwie życia artysty. Tak, bo mamy tutaj do czynienia z taką kontradykcją. Z jednej strony mamy wyobrażenie kogoś totalnie uprzywilejowanego, który wystawia w ekskluzywnych przestrzeniach. Trzeba zapłacić za bilet najczęściej, żeby wejść do tej przestrzeni, tak? A z drugiej strony ta sama osoba, która wytwarza ten wyimaginowany świat luksusu, bo tworzenie sztuki staje się też luksusem pod względem ekonomicznym, sama żyje w obszarach prekarnych, tak? Tak, ale to jest niesamowite, bo ważne jest też, żebyśmy tutaj zaznaczyły to, od czego zaczęłaś, że to są jednocześnie, Wyobrażenia społeczne i to są wyobrażenia doświadczenia. społeczne, a Kontra jednocześnie doświadczenia. wyobrażenie społeczne trochę jakby nie widzi, że dzięki sztuce świat jest w ogóle możliwy, nie? Że w gruncie rzeczy to sztuka na różnych poziomach, tak, w galeriach. Okej, w porządku, elity tak naprawdę chodzą, ponieważ taki mamy świat, ale ta sztuka na różnych poziomach, prawda? No nie wiem, jak sobie układamy naszą przestrzeń w domu, prawda? Jakie mamy kolory, co widzimy, prawda? Że czasami takie zupełnie spopularyzowane dzieła sztuki jak Andy Warhol czy Klimt, prawda? Obok mnie tutaj w Londynie mieszka ktoś, kto ma Klimta takiego dużego, reprodukcję na ścianie i do tego Klimta oczywiście żółte poduszki, ale to też jest sztuka, nie? To też jest w jakiś sposób Wytwarzanie poczucia estetyki. dokładnie, że sztuka ułatwia nam życie, prawda? Ten ciężar życia, a tego nie czujemy, a tego w ogóle nie, to się zupełnie nie odnosi w jakiś sposób do tego, żeby państwo, fundacje, społeczeństwo w jakiś sposób popierało
że to są nasi opiekunowie, sztuka, artyści są naszymi opiekunami. To jest ironia. I trzeci? Trzeci przykład jest w pewnym sensie związany z tym poprzednim, ponieważ on dotyka kwestii tego, jak my widzimy i czytamy historię sztuki. I jest w tym pewna ironia, że i tutaj przywołam taki przykład, który mi się wydarzył dosłownie kilka dni temu, ponieważ zostałam ostatnio zaproszona do wzięcia udziału w wystawie sztuki kobiet, jednym z największych miast we Francji. I do tej wystawy, jako jedna z wielu artystek, które tam uczestniczą w tej wystawie, zostałam poproszona o udzielenie wywiadu, który stanowi dokumentalny dodatek do tej wystawy. I podczas tego wywiadu zostałam zapytana o moją drogę twórczą. Jak się wszystko zaczęło, jak kształtowała się moja jakby linia myślenia twórczego, jak aktywności twórcze. I ja przywołałam taki wątek, który jest kluczowy dla mojej edukacji, przez którą rozumiem także edukację nieformalną, czyli nieinstytucjonalną. Mianowicie ja się wychowałam na prowincji w wschodniej Polsce, i obydwie moje babki były tkaczkami. Ja bym je sklasyfikowała jako artystki ludowe, ale one by o sobie nigdy tak nie pomyślały. One tworzyły tak jak wiele innych kobiet, miały pola lnu, miały hodowlę owiec, przędły len, przędły wełnę i wytwarzały kilimy, wytwarzały różnego rodzaju materiały, z których szyły różne rzeczy, chodniki też robiły na podłogi. Haftowały, szyły na maszynie. Także ten wątek tkania, szycia, który jest dla mnie szalenie taki materialny i faktyczny i cielesny. Ja miałam wtedy od powiedzmy 4 do 10 lat, czyli w latach 70. i na początku lat 80. Był związany dla mnie mega z opowieścią, dlatego że one podczas tych wszystkich aktywności bardzo dużo opowiadały. Opowiadały historię, dlatego że tkanie i ten wątek opowieści jest w tak naturalny sposób związany z tym procesem właśnie przeplatania wątków tkackich, że dla mnie dwa aspekty są tak ściśle ze sobą powiązane, że w naturalny sposób wpłynęły też na moją edukację, ponieważ ja skończyłam liceum klasyczne o profilu tkackim. Kojarzyłaś to wtedy, jak to byłaś? Ja w ogóle też zrobiłam pracę dyplomową w liceum, robiąc mój pierwszy research, wyszukując tkaniny, które były robione, prześcieradła dokładnie, które były robione przez kobiety z tamtego okręgu i uszyłam z tego taką wielkoformatową tkaninę z tych prześcieradeł. Był to mój pierwszy też research oparty na pracy w terenie, ponieważ ja spotykałam te kobiety, tak, taki etnograficzny, etnograficzny, tak, spotykałam te kobiety, rozmawiałam z nimi i wtedy to był też taki okres, kiedy te kobiety wymieniały swoją starą garderobę na nowe prześcieradła pod ten okres transformacji politycznej w Polsce i one po prostu bardzo dużo rzeczy ze swoich domów wyrzucały i ja po prostu to prosiłam, żeby one mi to oddały, a ja im kupowałam te nowe prześcieradła i oddawałam im te nowe, jeżeli one chciały wymienić tą garderobę. I opowiadałam właśnie, może nie aż tak dokładnie, ale ten wątek był dla mnie bardzo ważny, dlatego że podczas moich studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu studiowałam tkaniny przez 5 lat w pracowni Anny Gebel, która była też pracownią założona przez Magdalenę Abakanowicz i Abakanowicz często nas odwiedzała. Także ten wątek był dla mnie kluczowy. Ze względu właśnie na tą narracyjność, na manualność, na pracę z ciałem, które w różny sposób potem przejawiały się w moich na przykład pracach i kontaktach i studiach w pracowni rysunku konceptualnego Jarosława Kołodzkowskiego, czy w pracowni malarstwa, w której zaczęłam łączyć tekst. Ja robiłam czyte obrazy wtedy też, tekst i obraz zaczęłam łączyć w pracowni Jerzego Kołodzkiego. I o ironię, kilka dni temu dostałam zmontowany wywiad od tej galerii i cały wątek kobiecy z tej mojej wypowiedzi został wycięty i została tylko ostatnia część pewnej drogi mojej, którą miałam właśnie w pracowni Jarosława Kosmuckiego i Jerzego Kałuckiego.
Czyli w tych męskich pracowniach, rozpoznawalnych. rozpoznawalnych mężczyzn, których szalenie cenię, bo oni mieli potężny wpływ na moje rozumienie pracy z tekstem, z ciałem, z obrazem, z językiem, ale to była część tylko mojej edukacji. I wszystkie te kobiety przed nimi zostały wycięte na rzecz tej męskiej historii sztuki Tak, i to na wystawę kobiet, na tak? wystawę kobiet. Tak. Więc myślę, że to jest tylko jeden z wielu przykładów takiego ironicznego chichotu Tak. historii, Tak, to znaczy to jest która. generalnie taki chichot patriarchatu w stosunku do kobiet, prawda? Że nawet jeżeli tworzysz przestrzeń dla kobiet, to i właśnie tworzysz olbrzymi wysiłek, żeby te kobiety przywołać, to i tak jakoś dyskurs taki ogólno-historyczno-sztuczny I też także i normatywny. normatywny właśnie przywołuje, opiekuje się tymi mężczyznami. To jest niesamowite, jakkolwiek ważnymi. Niesamowite, super, dziękuję Ci bardzo. A jak pomyślisz sobie o artystce i ironii, masz jakieś chyba, masz kogoś ulubionego albo kogoś, kto Ci przychodzi od razu do głowy? Mam, natychmiast mi się pojawia Alina Szapocznikow, która być może nie bezpośrednio w swojej sztuce, ale z pewnością w listach swoich ze szpitala pisała do swojej przyjaciółki w bardzo ironiczny sposób o doświadczeniu choroby. Miała mastektomię. Ona łącznie ze swoimi rysunkami na ten temat przezabawnie opowiadała o swoich spotkaniach z Ironicznie. lekarzem. Tak. Ze spotkania, spotkanie. Ona robiła, stworzyła komiksy na ten temat. Ale to też jest właśnie forma wentylu. Wentylu i strategii. No właśnie, ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy, bo z tym sobie za bardzo nie mogę poradzić, bo ironia jest taką strategią obrony, jest taką strategią wentylu, jak ty to mówisz, bardzo fajnie. Ale to jest trochę tak, że jak w ogóle używamy na co dzień ironii, to pojawi się taki moment, no trochę śmiechu, trochę, no dla niektórych trochę takiej sytuacji niewygodnej, zwłaszcza ci, którzy nie rozpoznają ironii, prawda, o co chodzi. Ale jest taki moment Gorzkiej refleksji. tak, takiego niewygody, nie? I ten moment niewygody. Co potem? Ironia rozwala znaczenia, zostawia taką dziurę. Ale ja myślę, że właśnie to jest cecha tego doświadczenia ironii. Mam takie poczucie, że każde doświadczenie zostawia nam coś innego. Każda też ekspresja, forma wypowiedzi zostawia nam Ale coś. po co nam to? Dla mnie to buduje bardzo duże zaufanie do siebie, jeżeli ja autoironizuję. Pozbywam się takiego egotycznego myślenia o sobie. Że jestem jedyną osobą, która doświadcza jakiejś traumatycznej sytuacji w tej wsi, wiesz. Nie, ta wieś jest dużo szersza i jestem jedną z wielu osób, która doświadcza tak, jakiejś sytuacji. Ironia, mówisz, w jakiś sposób nas wytrąca z tej egotyczności i jest w jakiś sposób tworząca solidarność. Wow. Może solidarność? Za Tak, dużo. myślę, że może coś takiego. Zwłaszcza kiedy myślę o tej serii Fat Friends, to myślę, że bardzo duża doza zaufania pomiędzy bohaterkami jest zbudowana na rozumieniu i połączeniu, takim myśleniu ironicznym o sobie, o swoim ciele, o właśnie wyzbyciu się takich egotycznych, egocentrycznych inklinacji, myślenia sobie jako jedynej osobie, która doświadcza otyłości i problemów z Tak, tym związanych dokładnie. ekonomicznych, zawodowych, społecznych i tak dalej. Każdy ma coś po prostu. Ja jestem jedną z wielu osób, która doświadcza tego. Świetnie jest od czasu do czasu to zauważyć, wspólnie się Tak. pośmiać, a później się zastanowić, co robić dalej. Bardzo Ci dziękuję.